Jest niezwykle istotne, że udało się przełamać kryzys polityczny, który miał miejsce wczoraj w Waszyngtonie w związku z demonstracjami podczas obrad Kongresu USA. Kongres dokończył liczenie głosów elektorskich, zatwierdził wybór 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych, którym zostanie Joe Biden. Jest to dowód na siłę instytucji demokracji amerykańskiej. Ta siła jest istotna także dla Polski jako ważnego sojusznika Stanów Zjednoczonych i kraju, który łączą ze Stanami Zjednoczonymi nie tylko więzy partnerstwa strategicznego, ale także przede wszystkim wspólne wartości, właśnie wolności i demokracji. Ważne jest także, pozytywnie należy odnotować fakt, że prezydent Donald Trump oświadczył, że przekaże w sposób uporządkowany i spokojny władzę prezydentowi Joe Bidenowi 20 stycznia. Jednocześnie w imieniu pana prezydenta Andrzeja Dudy chciałem przekazać wyrazy współczucia bliskim ofiar wczorajszych zamieszek w Waszyngtonie, a wszystkim poszkodowanym życzyć szybkiego powrotu do zdrowia. Ważne jest, że demokracja amerykańska pokazała swoją siłę i po 20 stycznia będziemy mogli rozpocząć nowy etap budowania partnerstwa strategicznego z nową administracją prezydenta Joe Bidena.